Witam Was w kolejnym odcinku z Dzisiaj nagramy najlepsze kompozycje w patchu 10.12. Patch już jest z nami e, niecałe dwa dni, tak więc mniej więcej już wiem, co jest dobre. Trochę miałem czasu pograć aktualnie po reset. Jestem w Diamencie 2 na Oesie e, i, i obserwowałem kilku dobrych streamerów, e, tak więc mniej więcej wiem, co powinno być dobre w tym patchu. Zaczynamy od banalnie prostej kompozycji, która może się okazać całkiem dobra. Jest to czterech wangardów oraz czterech mistyków i zrobimy sobie skery z naszej Casiopei. Najlepszymi wangardami będą tutaj te, które pokazałem, czyli te najdroższe. Do tego dorzucamy sobie czterech mystików. Wiadomo, są to mystiki, pomijając barda, bo ten bard jest naprawdę bezużyteczny. Straszna to jest postać. No i generalnie to wszystko. To wszystko tak naprawdę, powiem tu jeszcze troszkę o temach. Kompozycja jest banalnie prosta, co, co staramy się tą kompozycją osiągnąć? Chcemy wydłużyć długość walki tak, żeby Kasy Pay obrażenia były jak najwyższe. Kasia zadaje swoje maksymalne obrażenia przez 12 sekund, tak więc no myślę, że walka musi trwać około 25 sekund, żeby zrealizowała ona cały swój potencjał. Jeżeli chodzi o itemy, to Bluebofa blof, musimy mieć, jest to kluczowy item. Następny item, który jest kluczowy, to jest Morello albo Rabadon. Tutaj są dwie opcje i trzeci itemek, oczywiście defensywny itemek to jest GA, to jest QSS. Ja lubię tutaj bardzo GA, bo jak ona umiera, jest ta interakcja, że ona się wznawia, wskrzesza, to jeszcze może zabić jakieś tam postacie. Bo te obrażenia ciągle tam gdzieś lecą Zamiast GA możemy złożyć jeszcze Rapid Fire Cannona Bo ona ma bardzo krótki zasięg Tak więc Rapid Fire Cannon pozwoli Wam ją lepiej pozycjonować I wiadomo na frontline możemy dać Wszystkie defensywne temki, jakie tam macie co by Wam nie wypadło, to będzie dobre, żeby ten front lane wspomagać. Przejście na early jest bardzo łatwe, bo gracie po prostu Poppy i, i leone a z tyłu gracie cokolwiek, żeby się do, dotrzymać do tych późniejszych postaci. Wiadomo, że jeżeli nie macie Lulu, no to zagrajcie tego Barda tylko po to, żeby tą synergię spełnić. Całkiem fajna, prosta kompozycja, która może się sprawdzić, tylko nie możecie za dużo HP stracić w early game'ie, bo jeżeli nie dostaniecie którejś z tych postaci albo jakiegoś itema, nie dostaniecie rzecz kasy ja Wam nie wejdzie na wysoki poziom, no to później ciężko jest grać tą kompozycję, gdy macie mało HP, ale bardzo bardzo prosta, łatwa kompozycja. Możecie sobie spróbować. Kolejną kompozycją jest taka mieszanka trochę. Jedna z moich ulubionych kompozycji. Zaczynamy sobie tutaj od Astro. Na froncie dajemy sobie Gnara oraz Nautilusa. To są nasz dwóch, dwóch Astro jako frontline. Do tego dokładamy sobie Wukonga. I mamy już naszych dwóch vanguardów. Dodajemy sobie Blitza i już mamy kilka fajnych synergii, czyli vanguarda, chrono oraz brawlera. To są synergie, które są bardzo defensywne, oraz chrono, które wspomaga naszych głównych carry. Jeżeli chodzi o backlane, to dajemy dwóch najsilniejszych snajperów, czyli Timo oraz Gina. W ten sposób mamy całkiem spore obrażenia magiczne oraz całkiem spore obrażenia fizyczne, i do tego dokładamy mocnych, mocnych mystików, czyli w tym wypadku to będzie Karma, po ekstra buffo od Darkstarów Starów oraz Soraka. I w tym układzie mamy dwóch mystików, dwóch snajperów, dwóch Darkstarów, Starów, dwóch Brawlerów, dwóch Chrono, dwóch Vanguardów i trzech Astro. Jeżeli chodzi o itemy, to znowu Blubów jest bardzo ważny na timo do tego możemy mu dać jakąś itemkę na AP może to być Ludenseco, może to być Morello może to być Jult Gauntlet, może to być Rabadon, ja preferuję Rabadona, może to być so Shozin, może to być Ginson. no naprawdę wiele itemów on może przyjąć, co tam macie możecie mu dać może to być item też defensywny jeżeli chodzi o Gina, to on wiadomo wszystkie itemki, które są od AD to bardzo dobrze z nim współgrają, Hurricane, Deathblade jeden itemek defensywny, może to być Kia, może to być QSS bez wielkiej różnicy i wiadomo wszystkie itemki te lądują na naszym frontlinie, może to być nawet warmok na, na, na Gnara. Całkiem fajnie ten warmok działa. I to jest druga kompozycja. Ta już jest troszkę cięższa, bo musicie wiedzieć jak się pozycjonować, jak w tej postacie przejść, bo jest tu dużo drogich postaci. Jest to Soraka, Timo Gnar Wukong oraz Jean za 4 golda, więc ciężko w tą kompozycję jest przejść i w early game'ie musicie się zapoznać trochę, jak, jakie kompozycje mogą być dobre na early game. Ja postaram się nagrać poradnik do early game'u, żebyście mniej więcej mogli sobie ten proces ułatwić, ale to jest jedna z najlepszych oraz najcięższych kompozycji, jaką możecie zagrać. Kolejna kompozycja to są Sorcerery oraz Riven jako carry, dosyć ciekawie to działa, ma bardzo łatwe przejście, bo dajecie sobie po prostu popi na tych itemach, co Riven powinna trzymać i na nią możecie dać Ionix sparka, możecie dać Bramble Vesta, możecie dać a myślę, że Gloobuff jest najbardziej wymagany i potem zrobicie robicie z niej po prostu czołg. Czyli najlepiej dać właśnie tego Bramble Vesta, może to być Ionix Park, może to być Rabadon. Wszystko jej jakoś tam pomoże. I do tego po prostu gracie sześciu sorców. Ja lubię grać ani na froncie, żeby ten frontlen jakoś tam polepszyć sobie, żeby za szybko nam te postacie nie padały. To, wiadomo, Victor, Ari, Syndra, Zoe, ja raczej też powinniście tam gdzieś mieć. Oraz Twisted Fate, wiadomo, że. Później wymieniacie na Xerafa Do tego możecie sobie dorzucić jeszcze Fiza. Jak już będziecie mieć ten ósmy, 9 ósmy, level, to Fiza też możecie dorzucić. On po prostu z Sorcami bardzo fajnie współgra, bo jest to ta, po prostu taki trochę tańszy i, i, i łatwiej dostępny Giepek. Bo też ma no, obszarową umiejętność, a na drugim poziomie bodajże bije 650. Tak więc z sześcioma Sorcami będzie było około 1000. I bardzo fajnie to wszystko ze sobą współgra. Prosta kompozycja, którą możecie zagrać praktycznie z jakiegokolwiek openera, ale jest też bardzo, bardzo silna. Na Wiktora też możecie rzucić kilka itemków. On fajnie gra z wszystkimi itemkami na manę, na AP oraz też z Giant Slayerami, bo pije on dwa razy, a więc dwa razy te nieuchronne obrażenia się uruchomią. I to była trzecia kompozycja. Też całkiem prosta, też, też całkiem fajna. Czwarta kompozycja jest dosyć specyficzna i bardzo przypomina mi ona Blendera, z sezonu drugiego jest to Master Yi, jest to Shen na froncie. Yasuo, do tego dodajemy sobie Riven oraz Irelie. I mamy tutaj też Fiza oraz Zeda. O co chodzi w tej kompozycji? Ta kompozycja daje nam 6 Blade Masterów, jeżeli złożycie tą spatułkę na Blade Mastera i Blade Mastera zrobicie z Zeda. Tak to wszystko ma działać. Czyli on dostaje 3 Rebeli, 6 Blade Masterów, 2 Chrono oraz buff od infiltratorów. To wszystko fajnie współgala, no taki typowy blender, grałem w tym ostatnim gierkę i fajnie to działa, ale na szóstym poziomie musicie rolować nadwyżkę z 50 golda, tak zwany slow roll i wtedy zebrać wszystkie swoje postacie na trzy gwiazdki. Te cztery postacie są bardzo kluczowe, żeby zebrać na 3 gwiazdki, wiadomo, że Z jest najbardziej kluczowy z nich wszystkich. Rapid Fire Cannon też jest tutaj głównym itemkiem. Oprócz tego botrka, i do tego możecie już dorzucić co chcecie. Czy to itemek defensywny, czy to Deathblade, czy to Blue Teaster. Co tam macie, na pewno będzie działało. Na Mastera i też działa bardzo dużo itemów. Może to być Rabadon, Rapid Fire Cannon, ginso Raczej itemki AP z Attack Speedem będą fajnie działały. Na yasuo, możecie dać rękawice złodzieja. On wszystkie itemki też sobie jakoś tam przyjmie. Blubów na Riven może wylądować. Nasze na jakieś itemki defensywne. Fajna kompozycja, ale musicie dostać wcześniej spatulę, żeby tą kompozycję zagrać. Najlepiej, gdyby ta spatula by była na pierwszej karuzeli, wtedy możecie szybko podjąć decyzję, w co chcecie iść i mieć tą możliwość otwartą. Jeżeli chcecie ten build sforsować, to te spatuły teraz tak często nie wypadają, więc uważajcie, żebyście się nie wbili w głębokie bagno. To kolejna kompozycja, i teraz przejdziemy sobie do Brawler Blastera. Niestety Brawler Blaster już nie działa tak, jak kiedyś działał, bo to Jinx zostało całkiem duże nerwy, ale dalej działa on całkiem przyjemnie, tylko że teraz gra się go troszkę inaczej gramy sobie e, naszych standardowych czterech brawlerów może to być Malphite zamiast Iloi i gramy tylko dwóch blasterów. Dwóch blasterów to jest bardzo ważne, żeby się zapamiętali. czterech blasterów już teraz praktycznie nic nie robi. Dwóch blasterów gramy e, Jinx oraz Ezreala. Ezreal jest tym utility blasterem, a Jinx jest naszym głównym carry. Jeżeli chodzi o itemki, to ja na Jinx lubię dawać Deathblade'a. Jeżeli macie Giant Slayery, to przydałyby się dwa. Jeden itemek defensywny. E, co tam macie pod ręką, co jest ofensywnym itemkiem? Raczej będzie na niej całkiem spoko działało. Jeden itemek defensywny. Oczywiście e, Guardian Angel to jest mój wybór na Ezreala. Też możecie dać jakieś itemki. Które biją obszarowo, jak Morello albo Ludenseko, jakieś item zmanam, żeby on się też szybciej odpalał. I co do tego jeszcze możecie dołożyć? Możecie dołożyć jakiegoś pojedynczego rebela, żeby ten, ta Jinx troszkę lepiej biła z tym buffem od AD. Wtedy też Aurelion Sol będzie całkiem, sobie, całkiem porządnie sobie radził. Do tego możecie dołożyć po prostu pojedyncze mocne postacie, tak jak Fizz. Fizz jest teraz no, mega mocny, bo ma obszarową umiejętność, która zadaje potężne obrażenia. Tak więc Fizza możecie wrzucić wszędzie, możecie wrzucić Lulu, jeżeli wam siądzie na drugi poziom. Po prostu postacie, które wspie będą wspierały waszą kompozycję. Tych czterech blasterów naprawdę nie jest teraz wymagane. I nie forsujcie tego na siłę, lepiej dołożyć właśnie takie postacie, które same w sobie są mocne. A ta kompozycja i tak będzie całkiem dobrze funkcjonować. Kolejny build, który też jest dosyć specyficzny, ale może on całkiem fajnie zadziałać, to jest sześciu Cyberneticów. Sześciu cybernetyków przyjemnie się gra, jeżeli na początku dominujecie rozgrywkę, czyli gracie Fiore, gracie Leone, do tego dokładacie jakiegoś Vanguarda i z tyłu sobie kładziecie Luciana. Wtedy możecie zdominować Early game a nie stracić za dużo HP i spokojnie wejść w wyższy level, żeby znaleźć te potrzebne postacie. W kompozycji 6 Cybernaticów możemy sobie na spokojnie dorzucić kolejnego Vanguarda. Ja preferuję tutaj wrzucać Wukonga, bo wiadomo jest to obszarowa, obszarowy stun, obszarowy cecek. Zawsze bardzo, bardzo pomoże w tej kompozycji. Do tego możecie sobie dorzucić Snipera, możecie sobie dorzucić Blastera, co tam macie pod ręką. Ja lubię dorzucać, jeżeli już gram tą kompozycję, to lubię grać ze Spatulą, wrzucić sobie tutaj Fiza i najlepszy itemek, jaki możecie zrobić na Ireli, to jest zrobienie z niej Infiltratora. Wtedy ona na początku nie jest targetowana, skacze sobie do tyłu, dostaje dodatkowy Attack Speed i wtedy może miażyć przeciwników. Najlepsze itemy, oprócz robienia z niej Infiltratora, to jest Infinity Edge, Last Whisper albo dwa razy Infinity Edge, co tam macie pod ręką powinno być ok, jeżeli w early game chcecie zdominować Lucianem wraz z blasterami i vanguardami no to możecie mu dać tego red buffa mimo tego że dostał on jakieś tam pojedyncze nerfy teraz więc jest troszkę słaby w tym early game troszkę słabszy ale nadal powinien być wystarczający żeby tego early game'a zdominować Vayne o dziwo też nie jest tak zła ale w porównaniu do Irelia, Kokery no to, no to Vayne troszeczkę odpada ale jeżeli dostaniecie ją wcześniej dostaniecie jakieś agresywne itemki, np. Deathblade'a, Rapid Fire Canona Infinity Edgea, no to zawsze możecie tą Vengeance sprzedać i potem te itemki przerzucić na Irelię, ale ona w Elde jest naprawdę mocna. No i wiadomo, pojedyncze itemki staracie się rzucać na tych cybernetyków. I dokładać jakieś pojedyncze, mocne postacie, które naprawdę wzmocnią waszą e, kompozycję. Ale przyjemnie ten build działa nawet bez tego infiltratora. Możecie go zagrać. No tylko e, pamiętajcie o tym, że musicie tu znaleźć 6 postaci. Nie musicie już znaleźć eko, e, co, jest, co jest całkiem przyjemne i pomaga całemu temu układowi, ale e, no, bez tego infiltratora ja. Rzadko kiedy idę w ten build, chyba że naprawdę mam trzech Cybernaticów na początku, dominuję sobie tego early game'a i mogę szybko levelować, żeby znaleźć te droższe postacie, czyli Vi, Irelia oraz Vein które są bardzo, bardzo potrzebne w tej kompozycji. I ostatni build, który chciałbym Wam pokazać i prawdopodobnie najsilniejszy build w aktualnej mecie to jest Aurelion Sol albo... Albo Cassiopeia zrobiona pod protektora. No nic silniejszego naprawdę nie ma niż postacie, które bardzo często używają swojej umiejętności um, i, i można z nich zrobić też protektora. Do tego dokładacie wiadomo wszystkich protektorów, którzy są dostępni w grze, żeby pójść w sześciu protektorów. Najlepiej właśnie to działa ze spatulą z protektora, bo głównym waszym demenżem będzie postać, którą zrobicie jako protektor, czyli ten Aurelion Sol, albo e, też Cassiopeia. Kilka razy grałem pod Cassiopeię przyjemnie, to działa raczej, drukuje ona wystarczające obrażenia, żeby e, przeciwników zaorać. Tutaj już mamy 6 protektorów, nie wiem dlaczego nie liczy się ten item. E, I do tego dokładamy sobie jak najwięcej mistików, tylko możemy zmieścić na planszy. Zawsze chcecie dołożyć sobie. Lulu, zawsze chcecie dołożyć sobie Sorakę, bo jest to po prostu potężny czempion. Jeżeli macie miejsce, no to wiadomo, gracie wszystkich możliwych czterech mystików. Karmę zawsze chcecie połączyć z Urgotem, żeby on tam szybciej bił, szybciej kastował. I, i, i tak to właśnie ta kompozycja wygląda. Dosyć prosta, dosyć prosta jeżeli macie już tą spatulę z protektorem. Jeżeli chodzi o resztę itemów, no to wiadomo Morello możecie na niego dołożyć, możecie dołożyć Ionik Sparka, Dragon Sklowa, defensywny item, może to być item ofensywny, bez większej różnicy. Jeżeli chodzi o Rugota, to fajnie na nim działa Rapid Fire Cano, żeby mu powiększyć ten zasięg. Do tego możecie mu rzucić też ginso. Możecie mu też rzucić jakieś itemki na mana, żeby szybciej kastował. Blue Buffa, jak tam zbierzecie z karuzeli przed Kejnem, wtedy gdy już macie pełne złożone itemki. Banalnie prosta kompozycja, która może naprawdę e, wszystkich przeciwników. E, Rozwalić w late game, bo ten Aurelion Sol jest praktycznie nie do zabicia. Tak samo z Casopeją, na przykład, jeżeli gracie w tym, w tym świecie, gdzie macie darmowe odświeżanie co rundę, to możecie wrzucić na spokojnie Casopeję na trzeci poziom, i wtedy to będzie działało praktycznie tak samo. Tylko trzecim itemem musicie mieć Blue buffa. Chciałbym na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobały te kompozycje. Napiszcie mi w komentarzu, co o nich myślicie i co wygraliście przez ostatnie kilka dni. Zapraszam Was do subskrybowania oraz do lajkowania tego filmiku. Pojawiają się ostatnio też streamki na Facebooku, tak więc tam też Was zapraszam i do usłyszenia.